po raz trzeci na kręgielni Osiru rozgrywane są Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego w kręglarstwie klasycznym pracowników oświaty. W tegorocznym turnieju startuje wyjątkowo duża ilość uczestników, a szczególnie kobiet, których zgłosiło się aż 14. Tradycyjnie już turniej odbywa się pod patronatem starosty tomaszowskiego, pana Piotra Kagankiewicza, który ufundował medale, puchary i nagrody. Jest mi niezmiernie miło, że właśnie przypadnie udział otwarcia tych zawodów, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz. Już w tej chwili mogę pogratulować głównemu organizatorowi powodzenia, bo ten turniej, już patrząc na obsadę dzisiejszą, zapowiada się fantastycznie i tak jak kolega powiedział, rzeczywiście będzie na pewno wspaniała zabawa, ale ilość uczestników to już jest wielki, wielki sukces. A więc co? Życzę samych dziewiątek, chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że jest to niemożliwe, ale życzyć tego Państwu mogę. Jak najlepszych wyników, dużo miłych wrażeń i trzecie mistrzostwa pracowników powiatu tomaszowskiego, pracowników oświaty uważam za otwarcie. Trzeciej edycji Mistrzostw Powiatu Pracowników Oświaty w kręglarstwie klasycznym wzięło udział łącznie 23 osoby i co pragnę podkreślić z prawdziwą przyjemnością, najwięcej było pań, bo aż 14. Gramy po 40 rzutów do pełnych, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Klasyfikacja wśród mężczyzn do 50 lat i powyżej 50 lat. Pewna niespodzianka, bo nie przewidywaliśmy klasyfikacji w zasadzie kategorii wiekowych wśród kobiet, a jednak w ostatniej chwili z racji tak licznego udziału będzie jeszcze druga klasyfikacja, a więc będą seniorki i juniorki. Gdy drugi raz rzuci, dostaje żółto-czerwoną kartkę i to, co strąci, nie zamyśla. Mam nadzieję, że ten turniej wejdzie już na stałe do tradycji zawodów pracowników oświaty, które odbywają się nie tylko w kręglarstwie klasycznym, ale już za kilka dni odbędą się podobne zawody w tenisie stołowym. A mam nadzieję, że inne dyscypliny również nauczyciele polubią i w przyszłości tych zawodów dla pracowników oświaty, nie tylko dla nauczycieli, wszystkich pracowników oświaty będzie dużo więcej. Myślę, że zawsze tak będzie. Sędzią głównym zawodów jest kolega Izydor Józwi. Postan czy stanu w niebie, trener sekcji kręglarskiej, która gra w pierwszej lidze w Polsce. Głównym organizatorem zawodów jest TKKF ZNP w Tomaszowie Mazowieckim. Współorganizatorami są Ośrodek Sportu i Rekreacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Wśród uczestników dzisiejszych zawodów jest kilka grup zorganizowanych, a więc są pracownicy oświaty Zespołu Szkół nr 4, Szkoły Podstawowej nr 1, Tomaszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Przedszkola nr 3 na czele z panią dyrektor. Jest kilka osób ze Szkoły Podstawowej nr 1.
i mamy sympatyczne panie z Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Witamy was. A poza tym nawet mamy kolegów z Popiela, jest kolega z Ujazdu, a pozostanie to, jak widzę, chyba Tomaszowiak.